Z okazji zbliżającego się Halloween postanowiłem dodać na kanał nutkę grozy. Dlatego serdecznie Was zapraszam na film z 11 mrocznych, ponurych, strasznych ciekawostek w grach wideo. W Red Dead Redemption 2 możemy natrafić na dość upiorny las, a raczej nawiedzony, bo gdy wsłuchamy się w szelest drzew, usłyszymy szepty, jak i skrzypienie konarów starych drzew, aż włosy jeżą się na głowie. W kolejnej gierce zwanej Please Don't Touch Anything można na samym starcie przywołać koszmarne widmo, a wystarczy trzy proste czynności wykonać. Nałogowe klikanie czerwonego przycisku, aż wyskoczy młotek, a następnie tym młotkiem zniszczyć zegar, po czym wskazówki zegara ustawimy tak, by wyszło nam 666. Jak ukończymy wątek fabularny w Assassin's Creed Rogue i wyruszymy do osady Sleep Hall, a potem staniemy przy małym kościółku oraz zaczekamy do północy, to odpalimy easter egga. Znienacka pojawi się postać bez głowy i będzie chciała nas zabić. A dodam, że jest nieśmiertelna. Jego jedynym słabym punktem jest dynia ulokowana na grobie, dzięki której można go zabić. I to jest nawiązanie do jeźdźca bez głowy. Czwartą ciekawostką będzie Hitman Kontrakty. W misji siódmej możemy zawędrować na nawiedzony korytarz, na którym spoglądać będzie na nas przez krótki moment lewitujący duch, po czym sobie odleci. Do tego możemy jeszcze go spotkać w lustrach będących niedaleko niniejszego upiornego korytarza. W odcinku czwartym Alana Wake'a, gdy bohater będzie się kierował ku farmie, będzie trzeba ruszyć w drugim kierunku, by odkryć tą ciekawostkę, a jest nią cmentarz z ponurymi szkieletami. Wiedźminie 3, kiedy znajdujemy się w mysiej wieży i zawędrujemy do kąta obok kominka, to na środku pomieszczenia objawi nam się tajemnicza, mroczna sylwetka kobiety lub jakiegoś nikczemnego straszydła. Gdy w Saints Row 2 zawędrujemy nocą pod drzwi pewnego domku, to usłyszymy straszne krzyki, jakby szaleńca i jego ofiarę. You broke my
W Ultimie 9 na samym początku gry musimy zejść na dół, po czym otwierać i zamykać drzwiczki od lodówki. Tak z 10 razy, by odkryć mroczny sekret skrywany w niej. Festful of Rags w mapie FOF Robertle w jednym z pomieszczeń można odnaleźć przekrzywiony obraz. Gdy go wyprostujemy, wyłoni się ze ściany duch. To mała ciekawostka, a cieszy. W Hitmanie sezon pierwszy, a dokładnie misji Świat Jutra, znajduje się w rezydencji przebranie medyka, które musimy założyć. Kolejnym krokiem jest udanie się na wysepkę z wieżą i odnalezienie łódki, przy której leży butelka z kluczem do katakumb. Gdy tam się udamy, a otoczenie będzie nieco creepy, to z ziemi zaczną wyłaniać się szkieletowe dłonie. W Far Cry 5 można odnaleźć przy jednym znaczniku dom strachu ulokowany w bunkrze. Mroczny klimat jest widoczny. A zatem niech Halloween będzie mroczny, jak i przerażający. A ode mnie to tyle. Cześć, siemaneczko.